Witajcie! W dzisiejszym odcinku postaram się przekazać Wam co nieco informacji na temat najpopularniejszej rośliny na świecie, a przynajmniej jednej z najbardziej popularnych oprócz konopi. A chodzi tu o moczarkę. W sumie nie powinienem Wam jej nawet opisywać, bo kto nie zna moczarki, nie powinien się brać za jakikolwiek akwarium. No, widzę, że już kilka osób zrezygnowało z hobby. No cóż, trudno. Wróćmy do tematu. W waszych akwariach ta roślina gościła albo zagości, ale jest prawie 100% szansa, że się kiedyś pojawi. Chyba, że to akwarium morskie. Wtedy ta szansa spada do zera. Prawie, bo zawsze jakiemuś morszczakowi można ją wepchnąć do zbiornika. Moczarek jest kilka. Najczęściej spotykaną jest moczarka kanadyjska i argentyńska, czyli Elodea canadensis i Egeria densa. Laik ich nie rozróżni, a i fachowiec, póki ich nie zje, też nie będzie wiedział. Tu zdradzę sekret, że rozwolnienie jest większe po kanadyjskiej, a po argentyńskiej odbija się paliwem rakietowym. Także uwaga z ogniem. Ale nie bawiąc się tutaj w jakieś rozpoznawanie roślin, opowiem ogólnie o roślinie, która zwie się moczarką. Na przykładzie moczarki kanadyjskiej. Kiedyś ta roślina występowała tylko w Ameryce Północnej. Najwięcej było jej w Kanadzie i stąd nazwa. Ale potem została rozwleczona po całym świecie i dotarła również do Polski. I to źle, bo to zła roślina jest, bo wypiera nasze rodzime gatunki, te piękne i patriotyczne. Ciekawostką jest, że moczarka posiada trujące soki, które nie tylko potrafią ukatrupić na rybek, ale również hamują wzrost innych roślin. Dlatego też należy się z nią obchodzić jak z odbezpieczonym granatem, czyli zupełnie inaczej niż się nią zajmujemy. Ale o tym później. Moczarka jest zieloną rośliną łodygową, która to łodyga potrafi dorosnąć nawet do 3 metrów długości. Łodygi są więc długie i rozgałęzione, pokryte okółkami przezroczystych liści o długości około 1 cm. Każdy z nich posiada drobne ząbki, ale z tego powodu moczarka nie wymaga opieki stomatologicznej. Liście wyginają się ku dołowi i w okółku znajdują się przeważnie w ilości 3 sztuk. Młode liście są jasnozielone, starsze znacznie ciemniejsze. Teraz wymagania. I tu jest ciekawostka. Przynajmniej teoretycznie roślina ta nie ma żadnych większych wymagań. Musi mieć wodę i światło. Twardość wody jest zupełnie nieistotna. Nie wymaga nawożenia. No po prostu wrzucić do akwarium i rośnie. I tak przeważnie jest. Czasami potrafi pochorować trochę przy zmianie warunków, czyli najczęściej przy zmianie akwarium. Ale rozwijać się będzie w każdym zbiorniku. Ale czy wyglądać będzie ładnie? A to już niekoniecznie, bo jest rośliną zimnowodną. Najlepiej da sobie radę w akwarium o temperaturze 16-24 stopnie Celsjusza. I lepiej będzie rosła przy 16 niż 24 stopniach. W naszych tropikalnych akwariach temperatura wynosi przeważnie w okolicach 25-27 stopni. I te kilka stopni już dadzą moczarce popalić. Bo kiedy jest jej za ciepło, to rośnie słabo. Wyciąga bardzo łodygę i odległości pomiędzy okółkami liści robią się coraz większe. Żeby temu zapobiec, powinno się podkręcić światło, a najlepiej dać jej światło słoneczne. No i niby łatwa roślina. A tyle trzeba się z nią nakombinować, żeby była ładna. Znając życie, pewnie będzie lepiej rosnąć i wyglądać w słoiku na parapecie czy misce na balkonie niż w akwarium. Chyba, że jest to akwarium zimnowodne, albo za niepłacenie rachunków odłączy i nam ogrzewanie na zimę. Akurat moczarka będzie za to wdzięczna. Jedyne, czego moczarka nie cierpi, to przenoszenie jej pomiędzy akwariami o skrajnej twardości wody. Ze skrajnie twardej do skrajnie miękkiej i odwrotnie. Wtedy potrafi się rozpuścić w sposób piękny, acz niekontrolowany. Wrócę tu teraz do soku, który zawiera roślina. Niestety jest on trujący i potrafi zabić na przykład na rybek. Jego działanie oczywiście łatwiej będzie zauważyć w małym niż dużym zbiorniku. Poza tym związki w nim zawarte hamują wzrost innych roślin. Dlatego nie poleca się przycinania tej rośliny pod wodą. Lepiej i bezpieczniej wyjąć całą roślinę i przyciąć na zewnątrz. I dopiero tak przygotowane sadzonki opłukać w bieżącej wodzie i posadzić. Moczarka może być zarówno rośliną swobodnie pływającą w zbiorniku, jak i może rosnąć w podłożu. Każda nowa sadzonka szybko się rozrasta i rozgałęzia, tworząc gęste zarośla. Z bliżej nieokreślonych i tajemniczych miejsc moczarka wypuszcza białe korzenie, które mogą dorosnąć nawet do 40 cm. Moczarka buduje roślinę na bazie wapnia, więc dobrze się czuje, kiedy jest ukorzeniona w podłożu. Jest rośliną, która produkuje duże ilości tlenu i jednocześnie czyści wodę zarówno chemicznie, jak i mechanicznie.
Mechanicznie, ponieważ zbiera na liściach wszelkie zanieczyszczenia unoszące się w toni wodnej. Dlatego wyjmując ją, lepiej to robić ostrożnie i wypłukać po wyjęciu. A po drugie, oczyszcza wodę chemicznie, bo jest dość żarłoczna i pochłania ogromne ilości substancji, które gromadzą się w wodzie akwariowej. I w ten sposób ją też oczyszcza. Kończąc, nie można powiedzieć, że moczarka nie jest łatwą w uprawie rośliną. Ale też trzeba być z nią bardziej ostrożny niż z wieloma innymi roślinami. W przypadku dużych zbiorników, ponad 200 litrów, oddziaływanie jej soków na wodę raczej nie będzie miało większego znaczenia. Ale w mniejszych bym już z tym uważał. Oczywiście powiem, że moczarka była moją pierwszą albo drugą rośliną w życiu, którą miałem w akwarium. Akwarium działało tylko na świetle słonecznym i nie miało ogrzewania. Moczarka rosła więc wypasiona i pięknie kwitła w zbiorniku. Postęp w akwarystyce spowodował, że moczarka czuje się tylko gorzej. Ale na to już nie poradzimy. W warunkach naturalnych jest chwastem. W akwarium nadal wygląda pięknie. Nadaje się przeważnie na trzeci plan. Albo jako roślina pływająca. I to by było tyle. Puścił kryj, trzecia w nocy i wylał się. Za oknami właśnie wstawał dzień, odpłynął kot, bo puścił kryj.